pierwszy dzień. Dzisiaj się zaczął rajd tak naprawdę. Rano było oficjalne otwarcie. Wstępy, koncerty, pokazy. Lokalny gubernator się wypowiadał. Przyjechaliśmy do kampu, rozkładamy pierwsze obozowisko nocne. Zrzucamy to wszystko z auta, żeby było lżej. Zaraz idziemy na prolog. Miało być o 13, miało być losowanie numerów startowych, ale przesunęli ze względu na ramadan wszystko na 15, chyba 30. Jedziemy za chwilę wylosować numer startowy. Jest dzisiaj 10 odcinków specjalnych, oglądaliśmy je. Chyba są wymagające, także zobaczymy, jak będzie wyglądało. No i za chwilę tam zjeżdżamy na dół, tylko musimy to zrzucić, bo to waży 200-300 kg, musimy auto dzisiaj odciążyć. Jak tylko będzie możliwość, to będziemy na pewno samochód odciążać. Strasznie ciepło jest, strasznie ciężko się oddycha. Przecież na tym Berlin-Wrocław to dostaliśmy w dupę, bo tam było ciepło, ale tutaj to będzie dopiero wycisk. Ciepło jest, strasznie ciepło. Zastanawiamy się, ile jeszcze litrów potu wypocimy, zanim wystartujemy. W tej chwili tworzymy kamp, układamy wszystko na swoim miejscu, musimy samochody odciążyć, to znaczy zwalamy wszystko, co nie jest nam potrzebne do jazdy. Wszystkie te rzeczy, te bagaże, które nam są tylko potrzebne do pobytu w dżungli. Musimy na samochodach zostawić tylko to, co regulamin nakazuje, czyli trapy, koło zapasowe. No, wyciągarka to wiadomo, jest zamocowana. No i tam wody 20 litrów, co jeszcze winszują, żeby było pitnej. Nie wiem, po co na taki odcinek, który tam będzie trwał 15 minut, no ale być może możemy wyschnąć do sucha. Byłem już obejrzeć, dwie próby są tutaj niedaleko nas. Są w takim starym kamieniołomie, nie wiem jak tam pobiegnie w ogóle topografia tych tras. Nie wiemy, czy się zacznie od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, ale są bardzo strome podjazdy, są ostre zakręty, bardzo gliniasty teren, także na pewno jest to specyfika już, która przygotowuje nas do dżungli. Niestety puścili kłady na samym końcu po samochodach. Tak na świeża trasa jest na kołach, ale po tych wszystkich zwolnicach będzie wszędzie winch dla nas. Ale co, zabawa. Pierwszy czas, Irek. Pierwszy czas. You got one penalty, a time of 158.13 with one penalty. Well, I couldn't see properly, but the seat belt wasn't... Could have been, mightn't have been, but they must stop the vehicle, otherwise it will be classed as a DNF with a 100-point penalty. Anyone who has bubble gum? Chewy gum? You have chewy gum? Yours? Thank you.
Jadę się umazać w błocie. Only 45, only 45. Okay. Wait, go. Gdyby Volvem gdzieś stanął, to by na CB krzyczał. No, rozumiesz? A, przy highlifcie. No, ona się przykręci w tamtą stronę. Jak tą linę w końcu związali? A nie, drugą wyciągarkę. Powiedz, że który jest pokój, to dała mi listę paszpa. Ja szukałem. Hej! Nie ma, kurwa. Nie ma regulaminu. Jak mówi, to za krzywę i wystaw. Jak go pierdolnie zaraz pociągnie, bo ona ma moc. I fiurę przy tej pizce. Tak. On cały czas dalej przytaskuje. Dalej. Nie, dalej nie. Bo tu się wjebiesz na tym duży. Tu trzeba kołem przejść. No, podejmą decyzję chłopcy z tą kata, ale my tak tutaj prognozujemy, że pójdą powoli, momencikiem, prawą stroną. Na ile się da. Nie, no jestem pod wrażeniem. I to cieszy. Polska biało-czerwoni, Maciek. Ja już wiem, dawaj. Daleko? Tam są bardzo wysokie głazy. Dla mnie na moje mosty to są zbyt duże przeszkody. Ja tam nie przejadę. Tam tylko na Laplandery to jest. Ja wolę sobie odpuścić i mieć niespecyfikowany, po prostu tak przejadę, wjeżdżam, wyjeżdżam i mam, jakbym miał limit czasu przekroczony. Ja bym to nie jest.